Witam wszystkich, dzień przed Sylwestrem. Mamy koło godziny 10. Praktycznie nic nie będę dzisiaj robił na gospodarstwie. Wczoraj wyjazd. Rano mieliśmy dostawę paszy. Rano, bo o godzinie 8. Jak widać, zaczęliśmy nawet drzewo żnąć, tam robić wiatę. Na taki bardziej na kurnik tym razem. I dzisiaj mieliśmy dostawę paszy. No część jest na palecie, no część tak rzuciliśmy na szybko. Tak, to jest gotowa pasza, 18 jako procentowa, nie wiem, nie mam parametrów, nie badałem, nie wiem, nie dawałem jeszcze. To jest normalnie śruta, tak, nie oszukujmy się, gotowa śruta, żadne granulki, żadnej tam markowej, w okolicy produkcji, tak. Kupiona. Tu mamy tonę 40, worki, jako nie są takie ważone, tylko na lawecie ważą. No wczoraj byłem, widziałem jak robią, ważą, tak. Tam składu nie znam, bo nie patrzyłem nawet. Ale mniejsza o to. No i tonę wysłodek mam. Jest. Po 25 kg woreczki. O tego samego, co i wcześniej. Trochę deszcz padał, jak żeśmy wcześniej rozgłodowywali, nie? Tutaj mamy wysłodki. Pokażę skąd, nie reklama. Tylko też tak, patrzcie, widzicie, kampania 2022, Ukraina. Jeszcze zapasy są z Ukrainy. Ogólnie jadły, problemów nie ma. Ogólnie polski wysłodek nie stosowałem, nie wiem czy polskie są, czy nie. Mam tylko ukraińskie, tona 1350. W woreczkach z dostawą, tak, do mnie 20 km od bazy i tutaj mamy 1100 w woreczkach. W big bagach można, ale wolę robić w woreczkach. Byłem wczoraj, że też ludzie po tonie biorą, że latami biorą, no zobaczymy. Jak mówiłem wcześniej, koszty zboża. Jak sami widzicie, nie będę już drugi raz powtarzał, wychodziło mi, że taniej wyjdzie mi kupić te pasze niż kupić zboże. Dodatki i mielić samemu. Pojechać za zboże te 10 km i kupić worki, żeby ktoś poworkował, no bo ja też worków takich nie miałem 50-kilowych. Teraz będę trochę miał woreczków. Zawsze. Tu moja jest gotowa. Tu na DGS-ie, na soi, tam trochę taki, wiecie, dodatku dodaję. Też wszyscy mówią, że jest droga. No to tu mam kupioną, gotową, patrzcie, nic robić nie muszę. I też mam tonę. Jako też 18%, nie wiem dokładnie, ale wiem, że chyba kukurydza w składzie jest. Tak to wygląda. Ktoś pytał nawet na forum, wczoraj się pytałem, czy mocznik jest, że komu mocznika nie ma. W moim przypadku to na plus, bo ja mam małe cielaki, nie chcę dawać mocznika. Sami widzicie jak jest. Ktoś powie, że lepiej kupi zboże, no może dobrze, ktoś ma dostęp do taniego, u mnie no i zboże jest tanie, no ale jest droższe niż gotowa pasza, więc na tyle powiem, cześć, życzę wesołego na nowy rok wszystkiego, trzymajcie się.